Tak, oczywiście robimy sobie czasami takie nasze wieczorne seanse, gdzie podczas kolacji z dziećmi odpalamy wszystkie nasze zdjęcia z, tak naprawdę od początku naszego związku, także bardzo lubimy wracać myślami do tamtych czasów. Mam wrażenie, że to jest tak, że kiedy patrzy się na swoje zdjęcia z przeszłości, to ma się wrażenie, że teraz się wygląda lepiej niż 5-10 lat temu. I myślę, że to jest chyba tylko takie wrażenie, no bo czas jest nieubłagalny i jak wszyscy wiemy, biegnie do przodu, a nie do tyłu. Także myślę, że to chyba jakieś takie trochę złudzenie, może była inna wtedy moda, inaczej się człowiek ubierał, inaczej się czesał, też zwracał mniejszą uwagę na to, przynajmniej ja jak wyglądałam, nie miałam czasu wtedy, bo studiowałam, dużo pracowałam i miałam małe dzieci, a teraz faktycznie może przez to, że dzieci mamy trochę starsze, możemy się bardziej skupić jednak na sobie, no i co widać. Pierwsze takie doświadczenie to na pewno zetknięcie, zderzenie ze ścianą, dosyć brutalne, bo inaczej to można było widzieć jako obserwator czy czytelnik ewentualny gazet czy plotkarskich portali, chociaż wtedy nie było. Ja byłam bardzo młoda, 14-15 lat temu, więc faktycznie no, to było takie dosyć na początku nieprzyjemne, ale to trzeba się nauczyć z tym żyć i trochę mieć dystansu do tego, czasami nie brać tak na poważnie wszystkiego i da się te wszystkie jakby relacje i tą rzeczywistość ułożyć. Amelia czasami zadaje pytania, ale bardziej dlaczego nie mogę, bo nie może mieć kanału na YouTubie i nie może mieć profilu na Instagramie, przynajmniej na razie, bo jest pod ochroną. Więc zawsze jest pytanie, a dlaczego ja nie mogę, a inni mogą. Więc staramy się, póki możemy i jak najczęściej, jak najdłużej tak naprawdę trzymać pod parasolem ochronnym. I zapytają się czasami o show biznes, ale nie jest on dla nich jakoś bardzo pociągający, że teraz wiążą z tym swoją przyszłość. Raczej wręcz odwrotnie.